Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym naszym wideo poradniku z serii Rodziny w Revit. Tym razem zajmiemy się taką oto prostą szafeczką. No i od czego zaczniemy? Stworzymy tutaj też takie parametry, coś będzie od siebie zależne. Będzie to rodzina z kategorii meble. No dobrze, ale od czego zaczniemy? Więc ja na sam początek powyłączam sobie tutaj co mam. Plik. Nowy, rodzina i będzie to model ogólny metryczny, otwórz, ponieważ będziemy sobie nadawać kategorie, ale zacznijmy od czegoś, co robimy już od dłuższego czasu, czyli płaszczyzny odniesienia. Skrót z klawiatury RP, tworzymy ich kilka na pewno. W tym momencie jesteśmy na poziomie odniesienia, więc będzie tutaj gdzieś grubość tej naszej bocznej ścianki. Ciach, teraz płaszczyzny dla naszej tylnej ścianki. Dla naszego wcięcia również. I dla wielkości całego blatu. A sobie niektóre przedłużę. Ok, czyli mamy na pewno na poziomie nasze płaszczyzny odniesienia, które będą nam potrzebne. Od razu możemy je sobie zwymiarować, czyli skrót z klawiatury DI, Danuta, Izabela. No i zacznijmy od tego, aby szerokość naszej szafeczki złapać. Więc zaczynamy od zwymiarowania jej szerokości, następnie złapiemy sobie wymiar jako tutaj grubość naszych bocznych blatów. Dalej złapmy sobie głębokość naszej szafeczki. Dobrze. Teraz potrzebujemy jeszcze szerokości dla naszego wcięcia i szerokości naszego tylniego blatu, więc przejdźmy teraz do określenia troszkę bardziej może zbliżonych tutaj wartości, czyli mamy naszą głębokość, klikamy utwórz nowy parametr, głębokość szafki, ok, niech to będzie 550. Już jest troszkę lepiej. Teraz zajmijmy się jeszcze tym wymiarem, czyli szerokością szafki. Szerokość szafki. Ok. I wybierzmy tutaj, niech to na chwilę na roboczo będzie jakieś 800. Dobrze. Dalej czego potrzebujemy tutaj stworzyć, to teraz grubość naszego bocznego blatu. Grubość blatu. Bok. Ok. I ten parametr będzie też jako grubość blatu bok. Wprowadźmy. Pamiętajmy, że wymiarujemy w milimetrach, więc niech to będzie jakieś 25 mm. Cięcie jeszcze, czyli musimy nowy parametr. Głębokość wcięcia, ponieważ to wcięcie będzie tam na naszej tej środkowej półce z naszej szafki, niech to będzie 10 cm. Jeszcze sprawdźmy, czy wszystko jest połapane od tego, czego byśmy na pewno chcieli. Bo tutaj nam coś się złapało. Nie w ten sposób, jakbyśmy chcieli. Ja sobie to na chwilkę usunę. Jeszcze raz, ponieważ tak, mamy tutaj zewnętrzną potrzebujemy jeszcze jednej płaszczyzny roboczej tutaj z tyłu, a z przodu mamy o jedną, powiedzmy, nie, jest ok teraz. I teraz co? Jeszcze raz sobie zwymiarujemy, czyli po zewnętrznych płaszczyznach i dodatkowo tak, żeby złapać
żeby były równe. Ciak. Teraz tutaj będziemy mieli, to będzie moja głębokość wcięcia, czyli ta płaszczyzna jest mi niepotrzebna. Tutaj będziemy mieli wyżej grubość naszego tylniego blatu. Więc wybierzmy, parametry powinny nam zostać. Głębokość szafki. Teraz będzie tutaj w tym miejscu głębokość wcięcia. Pozostaje nam, tutaj nie zdążyliśmy stworzyć, więc nazywamy to grubość blatu tylnego. OK. Przypiszmy grubość 2 cm, czyli 20. Możemy przesunąć ten wymiar, tak żeby się nam to nie nakładało w tym miejscu. OK, czyli głębokość szafki, grubość blatu, grubość, szerokość, głębokość wcięcia. Połapane mamy. Więc teraz utwórz wyciąganie i nasze nogi będą sięgać od samej góry do dołu, a będziemy mieli później jeszcze do narysowania w widoku z przodu prześwit i półkę środkowej części i górny blat. No ale na razie jesteśmy w widoku patrząc z góry, więc zajmijmy się nogami, wybierzmy prostokąt od przecięcia do przecięcia, zatwierdzamy, upewniamy się, czy mamy złapane do płaszczyzny. Hop. Poruszamy jedną, jest OK. Więc tworzymy kolejne wyciąganie, utwórz, wyciąganie. Pamiętamy, że możemy również zrobić to poprzez wskaźlinię, wybrać opcję zablokuj. Wtedy będziemy mieli od razu nasze kłódki zapięte. Za pomocą narzędzia trim przycinamy nasze krawędzie. Zatwierdzamy ponownie. CS, utwórz podobne, czyli też będę tworzył właśnie wyciągnięcie. Pamiętamy o zablokuj. Tym razem nasza tylnia ścianka. Trim, narzędzie TR, skrót z klawiatury. Dobrze, więc powiedzmy, że mamy nasze blaty. Przejdźmy jeszcze do widoku 3D, żeby zobaczyć, jak to chwilowo się prezentuje. Ja ustawię poziom na wysoki, spójne kolory. Materiał będziemy ustawiać za chwilkę zbiorczo. Więc wróćmy na nasz poziom odniesienia. W tym momencie ponownie utwórzmy wyciąganie. Może zmieńmy mu rzędną na 100 na chwilkę. I teraz będzie to wskazywanie linii i w tym momencie będziemy modelować blat dolny, czyli on ma sięgać nam do tych płaszczyzn. Wyobrażamy sobie, że to będzie jakiś wsuwany blat, który jest na samym dole. Pośredni będzie z dodatkowym wcięciem, a góra będzie spinać całość. Więc zatwierdzamy. Ponownie utwórz wyciąganie. Zmieńmy sobie rzędną, żeby była gdzieś wyżej, czyli na przykład 250, tutaj 150. Jesteśmy teraz przy środkowym, więc nawiążmy się do głębokości wcięcia. Trim. Przycinamy narożniki. Zatwierdzamy nasz wybór. I co dalej? Zobaczmy w widoku 3D, czyli nasze półki na razie mają tutaj domyślną grubą wartość. Mamy blat dolny, blat pośredni, jeszcze blat górny, więc na poziomie odniesienia też również go stworzymy.
Utwórz wyciąganie w skażlinie i po obrysie zewnętrznym. Wybierzemy płaszczyzny. Trim, docinamy. Wybierzmy jakieś wyższe położenie. OK. Popatrzmy na nasz widok 3D, czyli mamy trzy blaty, ścianki zewnętrzne, ścianka tylnia. Więc teraz musimy przejść do widoku w elewacji przodu i ustawić kilka potrzebnych płaszczyzn odniesienia. Pierwsza z nich to będzie płaszczyzna dotycząca prześwitu. Kolejna będzie to rzędna, która będzie odpowiedzialna za rzędną górną półki środkowej w naszej szafce. Złapmy sobie jeszcze płaszczyzną odniesienia tak, aby sterować tą grubością. I będą potrzebne jeszcze dwie płaszczyzny odniesienia do blatu górnego. Nasza szerokość prześwitu, ale jeszcze przyda nam się tutaj w tym miejscu grubość naszego blatu dolnego. Więc teraz nie pozostaje nam nic, jak to wszystko sobie podociągać, poblokować, a za chwilę też zwymiarować blat górny, kółeczka przypinamy do płaszczyzn, blat pośredni. Oj. Hop, w ten sposób blat dolny, kółeczka. Dobrze, więc teraz DI, Danuta Izabela i wymiarujemy pomiędzy płaszczyznami. Najpierw to będzie ten nasz prześwit, później będzie grubość blatu dolnego, grubość blatu pośredniego, grubość blatu górnego, w ten sposób. No i potrzebujemy wysokości naszej szafki, potrzebujemy wysokości górnej, przepraszam, środkowej półki, prześwit jest, jeszcze tylko tylnia ściana, która musi nam sięgać w to miejsce. Zobaczmy na widok 3D. Te nasze ściany zróbmy, żeby były pod blatem, więc zmienimy wiązanie, czyli muszę je usunąć i teraz dowiązać. Jak widać z poziomu 3D również mogę sobie usuwać i tworzyć nowe wiązania, czyli złapałem do płaszczyzny, to zatwierdzam. OK, jeszcze widok z przodu, no i teraz nasze wymiarowanie, więc najpierw zajmijmy się naszym prześwitem. Prześwit. OK. Niech będzie to 2 cm, czyli 20 mm. Następnie grubość blatu. Będzie to odnosiło się do blatu górnego i dolnego. Więc złapię jeszcze ten parametr i od razu mu nadam grubość blatu. Hop. To będzie parametr odpowiedzialny za grubość blatu półka. Troszkę tych parametrów dodajemy, żeby poćwiczyć. Tutaj wpiszę na roboczo 30. Sprawdzam, czy wszystko działa tak, jakbym to chciał. Jeszcze widzę, że musimy sobie sparametryzować oczywiście te dwa wymiary, czyli to jest wysokość szafki. OK. To będzie parametr odpowiedzialny za wysokość półki. OK. Zmieńmy go
Dobrze, więc jeszcze musimy sobie złapać nasz plat. Sprawdźmy półkę. 250 podróżuje razem z blatem. Zmieńmy jeszcze grubość na 25. Tu się wszystko zadziało tak, jak chcieliśmy. Wybierzmy w tym miejscu jeszcze 20 na chwilkę. OK. To działa. Prześwit też nam działa. Sprawdźmy widok 3D. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, więc możemy zaznaczyć obiekt, dodać materiał według kategorii. Wczytajmy z narzędzi głównych, tak jak to robiliśmy poprzednio, czyli drewno, niech to będzie brzoza. Dodajemy jako materiał. W materiale wybierzemy użyj wyglądu renderingu. Zastosuj pewnie. Nie przeskoczyły mi tu cienie. Dokładnie, więc muszę sobie jeszcze raz kliknąć ten materiał. Brzoza. OK. Mamy naszą szafkę. W tym momencie jeszcze nie włączyłem widoku realistycznego, więc za chwilkę o tym. Przejdźmy jeszcze nasz poziom odniesienia i ustawmy odpowiednie zależności w parametrach. Czyli chcieliśmy, aby grubość blatu dla półki była równa połowie grubości blatu, więc skopiuję Ctrl C, przypiszę do grubość blatu półka, podzielę przez 2, sprawdźmy, czy zmieni się ta wartość. Jak widzimy, zmieniło się. Jeszcze mieliśmy sobie prześwit ustawić na stałe na 20, ponieważ opcją zablokuj mógłbym bez pisania jeszcze na chwilkę pokażę. Sama opcja zablokuj pozwoli mi nadpisać tą wartość, a w momencie, kiedy zadam, ile to ma być równe, to wtedy już tej wartości tutaj tak łatwo zmienić nie mogę, musiałbym ją zmieniać we wzorze. Więc mamy ustawione to. Dodatkowo wysokość półki ma być równe połowie wysokości naszej szafki. Sprawdźmy, zastosuj, OK. W widoku 3D wszystko nam działa, więc tak naprawdę mógłbym tutaj zakończyć na ustawieniu widoku realistycznego. Mamy jeszcze WT, czyli tym razem stworzyliśmy taką wersję półeczki. Takie mieliśmy coś wyjściowe, co tworzyliśmy. Parametry są w nazwie podobne lub takie same, jak sobie założyliśmy na samym początku. I w ten sposób możemy otrzymać taki oto mebel. Jeśli się Państwu podobało, zapraszam do zostawienia łapki w górę, ewentualnie napisania propozycji w komentarzu, co możemy stworzyć jako rodzinę i chętnie z tym powalczymy. Więc ja dziękuję za dziś, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym wideo poradniku.